Naczelni. Zapraszają Tomasz Sekielski i Bartosz Węglarczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w pierwszym odcinku podcastu Naczelni. Jesteśmy z Tomkiem Sekielskim. Bartkiem Węglarczykiem. Rozwalimy system. Oczywiście. Chcę ci tylko powiedzieć, że śmiano się ze mnie dzisiaj na korytarzu Newsweeka. Pani... Zanotowałeś nazwisko? Oczywiście. Długosz i Grochal pytały, co my właściwie robimy i kiedy to coś będzie można posłuchać. Bo problem, szanowni państwo, polega na tym, że ja na przykład jak słucham stanu wyjątkowego, to nic nie rozumiem. W związku z tym poprosiłem Tomka, żebyśmy zrobili podcast, w którym wyjaśnimy ludziom w prostym języku, o co w polskiej polityce chodzi, prawda? Oczywiście. I teraz my to zrobimy. I zaczniemy dzisiaj może od pana prezydenta. Ja przeczytam państwu fragment. My tak sobie żartujemy, ale czasami powiemy też coś poważnie, obiecuję. Przeczytam ci fragment tekstu dzisiejszego, w którym Andrzej Gajcy opisuje plan Pałacu Prezydenckiego, jak obronić Trybunał Konstytucyjny przed zamachem, który władza na niego szykuje. I czytamy tak. Rozmówcy Onetu twierdzą, że jeśli dojdzie do próby zamachu, wówczas sprawą może się zająć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a w ostateczności Duda może sięgnąć do swoich kompetencji jako zwierzchnik sił zbrojnych. Boisz się? Znaczy, brzmi to bardzo poważnie i trochę się dziwię, że otoczenie prezydenta wysyła takie sygnały, bo właściwie co to miałoby znaczyć? Że Andrzej Duda wyprowadzi wojsko na ulicę, że otoczy kordonem wojska i wozami pancernymi Trybunał Konstytucyjny. Nie wiem, znaczy, no, to brzmi dziwnie i groźnie, bo jeśli w ogóle komuś w głowie się roi, że można by było użyć wojska w rozgrywce politycznej, no to, wiesz, no to przypomina kraje, gdzie były zamachy stanu, gdzie junta wojskowa rządziła. My w latach 80. mieliśmy juntę wojskową, która rządziła Polską Rzeczpospolitą Ludową. To nie był dobry okres dla naszego kraju, lata 80. Czas wielkiej smuty. Mam nadzieję, że pan prezydent nie o tym myśli. Okazuje się, że jak Prawo i Sprawiedliwość mówi o koalicji 13 grudnia, to ma na myśli to, że ich obóz zrobi 13 grudnia po raz kolejny. No, tak rozumiem to, co pan prezydent powiedział. Na szczęście prezydent poleciał. Ale gdzie poleciał? Poleciał do krajów, których w rejonie, w którym działo się film, który ja akurat sobie ostatnio przypominałem, w remasterowanej wersji Psy Wojny, który opowiadał właśnie o kraju, w którym robiono zamach na instytucje prawne tego państwa. I w tym rejonie znalazł się Andrzej Duda. Tanzania, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Kenia. I gdzieś jeszcze. Jeszcze trzeci kraj jest po drodze. Pan prezydent ma olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu polityki afrykańskiej. Od wielu lat wypowiadał się na temat prowadzonych tam procesów i zmian społecznych. Chcielibyśmy państwu przypomnieć jedną z tych analiz pana prezydenta. To przypomnijmy sobie. Z Europy leci samolot pełen rektorów. No i niestety nastąpiła awaria i samolot gdzieś w okolicach Afryki Równikowej spadł do dżungli. Na szczęście większość pasażerów jakoś przeżyła, no ale miejscowe plemię ogarnęło wszystkich rektorów i niestety, ale wszyscy rektorzy zostali zjedzeni, poza jednym. Poza panem profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem AGH. Dlaczego? Bo wódz plemienia był jego kolegą ze studiów na elektrycznym na AGH. Ja się uśmiałem. Ja się popłakałem po prostu ze śmiechu po raz kolejny, słuchając tego. Politycy mają coś takiego, że nie bardzo potrafią odnieść się do Afryki, którą wciąż traktują jak z pustyni i puszczy Henryka Sienkiewicza. I cały czas ta Afryka to jest taki dziki kraj, gdzie pożera się ludzi, albo jest tylko dżungla, bo tu poseł Szczerba z kolei błysnął tweetem, który skasował. Nie wiem, czy słyszałeś, Bartku, że Andrzej Duda jedzie właśnie do Afryki i będzie wstyd na całą dżunglę. No wiesz, no tacy są polscy politycy. Ja mam takie powiedzenie. Nie umiemy, nie żartujemy. Nie próbujemy. Tak jest. Ale Andrzej Duda ma na koncie, bo to stara wypowiedź już. Tak, to jest sprzed kilku lat, to prawda. Może opowie ten dowcip, witając się na przykład gdzieś tam w Tanzanii. Chociaż może to zostać źle odebrane. Natomiast tuż przed wylotem prezydent, ten strażnik konstytucji, bo przypominam, że od jakiegoś czasu Andrzej Duda kreuje się na jedynego strażnika konstytucji, co prawda jednocześnie ściska się ze skazańcami w Pałacu Prezydenckim, no ale okej.
Andrzej Duda udzielił wywiadu kanałowi Zero, no i tam troszkę popłynął. Posłuchajmy. Czy pan w to wierzy, że Rosja odda, że Ukraina odzyska Krym? Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego, czy odzyska Krym. Ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. I teraz zastanówmy się, jak mieszkańcy takich miast jak Szczecin czy Wrocław słuchają pana prezydenta i się zastanawiają, ups, mamy pewien problem. Może trzeba się zacząć pakować i uciekać. Albo przygotowywać się do wywiadów. A oczywiście, prawda jest taka, że oczywiście prezydent się przejęzyczył. Ja się domyślam, o co mu chodziło. I domyślam się, że generalnie prezydent Duda pewnie nie chce, żeby Rosja zatrzymała Krym, tylko chce, żeby on wrócił do Ukrainy. Rozumiem, jak pokazuje tą różnicę geopolityczną pomiędzy Donbasem i Krymem. Natomiast oczywiście prawda jest taka, że prezydent powinien się cały czas uczyć. Ja myślę, że on to sobie powinien... A nie, bo on to powtarzał. Przepraszam. Rzeczywiście. Oczywiście żartuję. Prezydent nie powinien mówić takich rzeczy i powinien pamiętać o tym, że każde słowo, które powie, jest interpretowane. To nie jest przypadek, że rosyjskie media teraz w kółko powtarzają te słowa o Krymie, żeby pokazać, że są podziały na Zachodzie. Jeżeli pan prezydent się zastanawia, dlaczego jego pozycja w Kijowie słabnie, chociaż nie wiem, czy się zastanawia, może jest zajęty oglądaniem Safari w tej chwili bardziej, ale jeśli się zastanawia nad tym, dlaczego jego pozycja słabnie i dlaczego w tych wielkich manewrach geopolitycznych wokół Ukrainy Polski zaczyna brakować, to właśnie dlatego. To właśnie dlatego, że jak się mówi takie nie najmądrzejsze rzeczy, to potem się płaci polityczną cenę za to. Ale wiesz, co ciekawe, zaraz po wybuchu wojny Andrzej Duda miał wystąpienie, w którym jasno i jednoznacznie powiedział, Krym musi wrócić do Ukrainy. Więc no nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Gdzieś styki chyba nie zetknęły się. Ja mam wrażenie, że pan prezydent po prostu ma takie momenty, kiedy zapomina, że jest prezydentem. Na przykład na Twitterze mu się to zdarza, zwłaszcza około godziny 1-2 w nocy. Albo może uważa, że jest od 8 do 16 tylko prezydentem. Nie mam pojęcia. A co oznaczają, słuchaj, te takie pętelki, które miał na ręce prezydent? Gabała. No właśnie, no ale to katolik, Polak nosi takie... Gdzie jest Grzegorz Braun, jak go potrzeba? Żeby nam powiedział, co to za... Gaśnicą. Na pewno wie. Z gaśnicą. Wyobrażasz sobie atak Grzegorza Brauna w kwestii no, nitek, które są... Te nitki, co się nosi na rękach, to jest kabała. Naprawdę tak jest. Naprawdę? Tak. Ale co to oznacza? Madonnę zapytaj. Madonna nosi. Moim zdaniem pan prezydent obejrzał telewizję. Ostatnio mamy słabe relacje z Madonną. Postanowi... Nie porozmawiać. Ja ci powiem, ja ci dam telefon później do niej, okay. Zadzwonisz i zrobisz wywiad w Newsweeku. Bardzo dziękuję ci za to. Proszę bardzo. Porozmawiajmy w takim razie może o tym, o drugim wydarzeniu chyba dzisiaj, które nas zajęło bardzo, mam takie wrażenie, czyli o tym, że no w zasadzie mamy już po wyborach prezydenckich następnych, wiemy już, kto będzie prezydentem. Będzie twoja koleżanka. I twoja. Ja jej nie znam w ogóle. Nie znasz Doroty Gawryluk? Moim zdaniem, mam wrażenie, że chyba raz w życiu ją spotkałem gdzieś na żywo. Takie mam wrażenie, ale nigdy w życiu jej nie spotkałem. A propos, przypomniałem sobie, ile razy byłeś u prezesa Obajtka? U prezesa Obajtka? Tak. W Orlenie? Tak. Raz byłem. I właśnie jestem zmartwiony, bo bardzo ciekawy artykuł w Onecie jest o tym, kto odwiedzał Daniela Obajtka. Mhm. I nic słowa o mnie. A ty ile razy u niego byłeś? Ja też byłem raz w Orlenie u pana prezesa. Powiedział mi, że nie ma takiej możliwości, żeby Dorota Kania została prezesem Polska Press, a potem została prezesem Polska Press Dorota Kania 3 dni później. Ale ja z kolei byłem tam, żeby umówić się na wywiad. Do wywiadu nigdy nie doszło. Ja się też miałem, tak, ja też byłem, żeby załatwić wywiad dla Onetu. Pan prezes powiedział, że w ogóle nie ma żadnego problemu, ale nie dostaliśmy go nigdy. Nie, ale chyba Kamil Dziubka robił. Ale to długo, długo później. No, a my nie dostaliśmy. Ale wróćmy do Doroty Gawryluk, bo informację tę podał Kastor Kurzelewski z Polityki Insight. Mhm. Który na Twitterze poinformował. Dziś w Polityce Insight opisujemy zaskakujące doniesienia. Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły, wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję.
Dorota Gawryluk, znana prezenterka, dziennikarka Polsatu. Jak Polityka Insight donosi, ostatni ruch Zygmunta Solorza można, ruchy Zygmunta Solorza można rozumieć jako przygotowania do wejścia w politykę. Do walki o prezydenturę ma szykować się prezenterka Dorota Gawryluk. Ta informacja nie wzięła się z próżni do końca, bo ja przypomnę, że od paru dni chodziła informacja o tym, że kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba Polityka Insight nie napisała, o jaką partię chodzi, że kandydatką Prawa i Sprawiedliwości ma być znana celebrytka prawicowa, więc to by się jakoś sklejało wszystko do kupy, bo chyba mamy to przekonanie, że pani Gawryluk raczej nie będzie kandydatką lewej strony sceny politycznej, tylko prawej strony sceny politycznej. Ale nawet jest teraz chyba, rozpoczęła Dorota Gawryluk jakiś nowy program, który ma służyć godzeniu Polaków, więc to... A wiesz, jak się nazywa? Polska na... Lepsza Polska. Lepsza Polska. No właśnie. I to jest wspaniałe hasło wyborcze. Tak zupełnym przypadkiem jest to wspaniałe hasło na kampanię prezydencką. Lepsza Polska. Głosuj na Dorotę Gawryluk. A czyli prezes PiS mówiący o własnej telewizji dużej i potężnej miał na myśli Polsat, że to Polsat będzie tą telewizją PiSu? Głosujcie na Bartosza Węglarczyka, na prezydenta, będzie więcej seriali w telewizji. Jak uciekłeś od pytania, cwaniaczku? Dlaczego uciekasz od pytania? Wiesz co, bo ja nie wiem, ja Polsat jako stację telewizyjną znam bardzo słabo. Ja w ogóle bardzo słabo znam ludzi z życia publicznego w Polsce. Chcę od razu powiedzieć, jak następne listy wejść i wyjść będą ujawniane. W Polsacie byłem ostatni raz z 10 lat temu, moim zdaniem. Ja byłem w zeszłym roku. A widzisz. Ale z Dorotą Gawryluk się nie spotkałem. Czy mierzysz na rzecznika prezydenta, czy doradcę do spraw jakichś? Nie sądzę. Znaczy, dlaczego w ogóle miałbym wchodzić w taką orbitę? Tym bardziej, że ze środowiska dziennikarskiego jest więcej propozycji, bo też Krzysztof Stanowski ogłosił, że w trakcie rozmowy z prezydentem zresztą, że będzie kandydował. Tak, i powiedzmy sobie od razu, bo mieliśmy tę dyskusję przed wejściem na antenę już troszkę poważniej, że jest to oczywiście jakiś fajny sposób na promowanie swojego medium, natomiast oczywiście ludzie, którzy chcą być dziennikarzami, nie powinni takich rzeczy robić. I albo się jest komikiem, albo się jest dziennikarzem. Trudno jest bardzo pogodzić te dwie rzeczy razem. I troszkę bym nie chciał, żeby nam się wybory prezydenckie w Polsce zamieniły... Happening jakiś, nie? Taki happening, tak. I myślę, że jednak powinniśmy się rozmawiać o poważnych kandydaturach. Poważnych nie w tym sensie, że muszą być koniecznie bardzo poważni to ludzie, ale w takim sensie, że to są ludzie, którzy naprawdę chcą coś w tej polityce osiągnąć. Bo ja się obawiam na przykład, że ludzie, którzy będą głosować, głosują czasami w różnych wyborach na różne śmieszne właśnie postaci, które urządzają sobie happeningi, potem się dziwią, że z ich poważnego głosowania nic nie wyszło. Ja przypomnę tylko, że kandydatem na prezydenta był mój niegdysiejszy znajomy Max Kolonko. Ale on w końcu nie udało mu się chyba zarejestrować nawet komitetu. Nie, bo nie pozwolili mu, ponieważ jak napisał... Złe siły. Już nie pamiętam, chyba wszyscy prezydenci po kolei tak bardzo się bali, że on może zostać tym prezydentem, że mu nie pozwolili się zarejestrować. Szczerze mówiąc, ja też się bałem, wiesz? Znaczy, wyobrażasz sobie... czasami włączę, żeby zobaczyć, co się dzieje w świecie równoległym właśnie Maxa Kolonkę, który udaje prezydenta na uchodźstwie. Jaką daleką drogę przebył ten człowiek? Od gwiazdy, wiadomości na przełomie lat 90. i 2000. do prezydenta Republiki Polskiej, bo on chyba tak pisze, Republika Polska, prezydenta na uchodźstwie. On wydaje różne odezwy. Może obejrzy nasz podcast i coś o nas powie też. Ale wyrok śmierci na nas na przykład. To jest oczywiście możliwe. Albo odbierze nam obywatelstwo polskie. Ale ja jednak chciałbym coś pozytywnego powiedzieć o Maxie. Gdybyście państwo mieli ochotę zbudować pawilon handlowy w stanie New Jersey, to jest człowiek od tego. Warto się do niego zwrócić. Czyli zna się na tym. Czyli ma wiele talentów. Nie zazdraszczaj. Jak zostanie prezydentem Polski, to zbuduje sobie własny pawilon prezydencki. Na tyłach Belwederu na przykład. Myślę, że tak. Czy ty uważasz, że rozmiar ma znaczenie, czy że nie ma znaczenia? Mam oczywiście na myśli politykę. Oczywiście, że ma znaczenie w ogóle, nie tylko w polityce, ale i w życiu. No, jak to nie ma? Ma znaczenie rozmiar. Według, jeśli uważasz, że rozmiar ma znaczenie, to chcę ci powiedzieć, że w zasadzie mamy rozwiązany problem tego, kto będzie prezydentem. Najpierw w Warszawie wygra pan Tobiasz Bochański, a potem wygra wybory prezydenckie.
No, po tym, jak zostanie prezydentem. Nie, no, jeśli wystartuje Roman Giertych, to on wygra. 1,96 m. No nie, jak wystartuje Adrian Zandberg, 1,98 m. Jest jeszcze w odwodzie Marcin Gortat. Właśnie. I albo Marcin Prokop w najgorszym momencie. Nie wiem, czy chcieliby w najgorszym scenariuszu. Rzeczywiście mamy... To jest dosyć ja się nie spodziewałem. To, że Szymon Hołownia jest wysoki, to wiem, bo wielokrotnie z nim rozmawiałem i zawsze musiałem zadzierać głowę do góry mocno. Już nie mówię przy Marcinie Prokopie, ale jego zawsze proszę, żeby usiadł, jak ze mną rozmawia. Ale powiem ci tak, ja tę listę przejrzałem, którą dostaliśmy. Są na niej wszystkie czołowe postaci polskiej polityki. Jestem... W środku stawki. W środku. Tak. Ja należę do tych ciut wyższych, ale jak patrzę tutaj właśnie Giertych, Zandberg, to są politycy, przy których czuję się dziwnie, bo są wyżsi ode mnie. No i tu jest pewien problem. A w ogóle telewizja kłamie, bo kiedyś były takie badania, które miały ocenić, jak wysocy są kandydaci na prezydenta. Pamiętam, to było w 2000 roku. Startował Andrzej Olechowski, no bardzo wysoki. Olbrzymi facet. Tak. Polityk, a uważano, że Kwaśniewski jest jego wzrostu. Znaczy, to niesamowite. Znaczy, jak sobie wyobrażamy te osoby, które widzimy w telewizji, a kiedy nie mieliśmy okazji zobaczyć ich stojących obok siebie, to dodajemy zawsze parę centymetrów, szczególnie tym, którzy mają władzę. Jest to udowodnione naukowo. Władza sprawia, że człowiek wydaje się większy. Nawet Jarosław Kaczyński, który, jak tutaj mamy zanotowane, różne źródła mówią albo 1,65 m, albo 1,68 m. No, a tak w telewizji przynajmniej kiedyś pewnie wielu osobom wydawał się wyższy. Ciekawe, jakie pan prezes by pozwolił dowcipy na temat swojego wzrostu, bo dzisiaj, nawet rozmawialiśmy o tym dzisiaj w Onet rano, pan prezes uważa, że Unia Europejska chce zabronić żartów. I ciekawy jestem, czy to by było okej, gdyby pożartować z jego wzrostu. Czy to były poprawnie polityczne dowcipy, czy niepoprawne i nie należałoby na ten temat żartować, tak jak na przykład można żartować o tym, czy pani minister chce być dzisiaj panem ministrem, czy panią ministrą. Bo to pan prezes uważa, że jest świetny powód do dowcipów. Myślę, że tutaj nie ma styczności między nami, znaczy w sensie między nami a prezesem Kaczyńskim, że pewnie te żarty, które nas śmieszą, prezesa za bardzo by nie śmieszyły. Taka rada, no, panie prezesie... Nie, czasami nie warto, po prostu, no, lepiej pomilczeć. Ja już mówiłem, nie umiemy, nie żartujemy, po co? Nawet na tej sali już się przestali śmiać, bo to jest powtarzane bez końca. Ale a propos żartu, wiesz Bartku, to ja bym chciał nawiązać do czegoś, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu i bardzo mnie rozbawiło. Wycieczka pana Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, do Brukseli w momencie, kiedy jest zwołany nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, gdzie on nie ma nic do robienia, on tam nie jest zaproszony. On sobie poleciał, to musiał być dla niego szok, bo musiał pewnie lecieć zwykłym rejsowym samolotem, a już nie nierządowym. I opublikował... Może go na prywatne stać. Pytanie, czy sprzedawał ostatnio jakieś nieruchomości. I pan premier Morawiecki poleciał tam i żeby udawać ważnego polityka, zaprezentował na swoich mediach społecznościowych zdjęcie z premierką Włoch Giorgio Meloni. Takie przy kawiarnianym stoliku. Widać, że tutaj przywódcy świata się spotkali i się naradzają. Ale pokażmy już tam to drugie zdjęcie, którego pan premier Morawiecki nie pokazał, bo się chyba wstydził. Proszę, Viktor Orban i rozchachany Mateusz Morawiecki. Viktor Orban podpisał to zdjęcie po węgiersku. Specjalnie użyłem translatora i napisał przygotowania do szczytu Unii Europejskiej. Ale jakbyś zobaczył ten podpis po węgiersku, to nie wiedziałbyś. Ale podoba mi się Moracki Vel. Ja uważam, że powinniśmy się tej pisowni trzymać. Przeczytaj proszę, Tomek, co tam było. Jeszcze raz, a to jeszcze raz musieliśmy... Jeszcze raz prosimy, pokazać. Tomek czyta, bardzo proszę. Talaj kozo, Mateusz Morawiecki Vel. Vel co? No nie wiem, co Vel. Jakaś tajemnica jest za tym. Oczywiście, podobnie jak było z przyjazdem pani Le Pen do Warszawy, pamiętamy to dobrze, jak pan Morawiecki był premierem jeszcze i wtedy pani Le Pen była wielką przyjaciółką Prawa i Sprawiedliwości, potem się troszkę Prawo i Sprawiedliwość tego wstydziło, co też oczywiście świadczy o tym, że politycy
tej partii mają wiele do nauczenia się, bo wówczas, kiedy już pani Le Pen przyjeżdżała do Warszawy, było wiadomo, że i wzięła pieniądze z Moskwy, jest przyjaciółką Władimira Putina. Przypomnijmy, to było tuż przed rosyjską inwazją? Miesiąc przed rozpoczęciem pełnej inwazji na Ukrainę. Tak samo teraz spotykanie się z Viktorem Orbanem też nie jest dobrym pomysłem, ale pan premier się, były premier się jednak uczy, bo tego zdjęcia nie pokazał. Nie chwalił się nim. Nie wiem dlaczego. Znaczy, uczy się, ale jeszcze musi się pouczyć, że to, że on nie pokaże zdjęcia, nie oznacza, że inni zdjęcia nie pokażą, a dostęp do mediów społecznościowych jest. Panie premierze, proszę wziąć przykład z Andrzeja Dudy. Cały czas, czy to w samolocie rejsowym, czy w samochodzie, cały czas niech się pan uczy. To się przydaje, naprawdę. Media społecznościowe to na pierwszy rzut oka wydaje się łatwe w obsłudze, ale im więcej mam lat i te media społecznościowe się bardziej rozbudowują, tym sam mam takie poczucie, że momentami nie nadążę. I przede wszystkim trzeba być twardym. Cały czas trzeba być twardym. Czasami trzeba podejmować decyzje, których się nie chce podejmować. Na przykład, żeby coś wrzucić na Twitter albo nie wrzucać czegoś na Twitter. I po tym się poznaje prawdziwych polityków, że potrafią takie decyzje podejmować. Czyż nie? Czyż tak? Dobrze. Myślę, że skończymy na dzisiaj. Kończymy? Naprawdę? No pewnie. Na pewno? Oczywiście. Ale nic, nie powiedzieliśmy nic dobrego o stanie wyjątkowym. Podcaście, który bije... Przepraszam, który bił rekordy popularności w Onet Audio. Oczywiście od dzisiaj, bo to premierowy odcinek podcastu Naczelni, ale od dzisiaj to jest wasz ulubiony podcast i chcemy to widzieć w wynikach. Musimy to widzieć w wynikach, w związku z tym prośba do autorów stanu wyjątkowego jest taka, żeby po prostu odtwarzali nasz podcast bez przerwy, nakręcając nam wyniki. Bardzo o to prosimy. A poza tym prawda jest taka, że tak jak wspomniałem na początku, ja ze stanu wyjątkowego połowy nie rozumiem, więc... A propos... Tak, słucham. Tego, co rozumiem, co nie rozumiem. Wiesz, że powszechna opinia... Teraz na przykład widziałem na Twitterze, zanim tu przyszedłem, zdjęcie reklamujące nasz podcast, gdzie czytamy obaj Newsweeka. Z tego zdjęcia zostałeś ty wycięty i zostałem skadrowany tylko ja. I podpis pod tym zdjęciem wyjaśniający jest taki, że Onet próbuje czytelnictwo, ale Naczelny jest tak głupi, że czyta on w Newsweek do góry nogami. Szanowni, to był żart. Żart! Dowcip! Ale, słuchaj, złe duchy nie śpią. Wiadomo, że wszystko można przekręcić. Swoją drogą, tak też już troszkę bardziej serio. Dla mnie media społecznościowe, muszę powiedzieć, nie są żadnym miejscem do jakiejkolwiek dyskusji. Właśnie między innymi dlatego, że w takiej dyskusji wszystko można powycinać i przeinaczyć. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś, kto nas nie lubi, weźmie ten podcast i potnie go, to też fajne rzeczy może z nim zrobić. Poza tym Bartek ma taką zasadę, że spotyka się i rozmawia tylko z mądrzejszymi od siebie, dlatego ten podcast Naczelni powstał. To był podcast Naczelni. Słuchaj nowych odcinków w poniedziałki w aplikacji Onet Audio na newsweek.pl i onet.pl. Jeszcze raz od początku. Okej, było wartko.